Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Pierwsze pytanie kieruję do pana Andrzeja. Świadomy uczestnik ruchu drogowego, czyli po co dziecku karta rowerowa? No tutaj trzeba by było zacząć od tego, że oczywiście prawo nakłada taki obowiązek na rowerzystów posiadania karty rowerowej i każdy, kto chce poruszać się po drodze publicznej w wieku od 10 do 18 lat, taką kartę powinien posiadać. Chyba że ma prawo jazdy kategorii A1, B1T lub prawo jazdy kategorii AM, czyli na motorowe. Wtedy te uprawnienia również wystarczają. No, oprócz tego oczywiście, że prawo nakłada na nas taki obowiązek posiadania tej karty rowerowej. Tu jeśli chodzi o tych najmłodszych, to oczywiście dochodzi do tego walor edukacyjny oczywiście, tak? Dzieci jakby tego, czego się nauczą za młodu, te nawyki, umiejętności, wiadomości, które zdobędą, oczywiście procentują później w starszym życiu, w dorosłym życiu, no i jakby predysponują ich później do tego, że będą takimi świadomymi i bezpiecznymi uczestnikami ruchu drogowego, tak więc poza tym, że przepisy prawa, to na pewno też warto dla samego siebie i dlatego dla nas wszystkich, tak, żebyśmy się wszyscy bezpiecznie czuli na drodze. Jakie warunki dziecko powinno spełniać, aby mogło uczestniczyć w tych zajęciach i jak wygląda cały proces przygotowania? Przede wszystkim trzeba tu powiedzieć, że karta rowerowa jest wydawana bezpłatnie i bezterminowo. Dla uczniów szkół wydaje ją dyrektor. I zazwyczaj odbywa się to w ten sposób, że w każdej szkole jest nauczyciel, który jest przeszkolony w zakresie przeprowadzania takich zajęć i też egzaminowania dzieci z zakresu karty rowerowej. W zasadzie każde dziecko, które jest chętne, może w takich zajęciach uczestniczyć. Czasami bywają to zajęcia pozalekcyjne pod tytułem wychowanie komunikacyjne. Natomiast no, najczęściej odbywa się to na lekcjach techniki. W klasie czwartej realizujemy tematy związane właśnie z ruchem drogowym. Szczególny nacisk oczywiście jest tam na zagadnienia związane z ruchem pieszych, ruchem rowerzystów, znakami drogowymi, pierwszeństwem na skrzyżowaniu. Również z budową i eksploatacją roweru, z wyposażeniem obowiązkowym roweru. No i generalnie po przerobieniu takiego cyklu tematów, tutaj mamy trochę związane ręce, jeśli chodzi o tą część praktyczną, ponieważ no, za bardzo nie mamy jakby czasu na to i podstawa programowa nie obejmuje tych jazd rowerem. I tutaj jakby tak powiedzmy no, rola rodziców w tym zakresie, żeby pouczyli jeździć dzieci, a nauczyciel powinien później wskazać jakieś ćwiczenia do doskonalenia tej jazdy, jeżeli są jakieś problemy. No i wykorzystywać jak najczęściej takie tutaj, jak mamy w Suwałkach, w Wordzie, miasteczko ruchu drogowego. To jest bardzo ważna rzecz, żeby jak najwięcej lekcji odbyło się właśnie przy użyciu takiego miasteczka. No i tak naprawdę cały cykl jakby trwa mniej więcej od września do maja. Właśnie w tych miesiącach wiosennych odbywa się później egzamin na kartę rowerową. Tak to wygląda w szkołach. A z jakich etapów składa się egzamin na kartę rowerową? Bym prosiła, aby pan to omówił. Mhm. Oczywiście egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna to zazwyczaj 20-25 pytań.
z zakresu oczywiście podstawowych przepisów ruchu drogowego, pierwszej pomocy, pierwszeństwa na skrzyżowaniu, znaków i sygnałów drogowych, wszystkich rzeczy przerabianych oczywiście na lekcjach. Trzeba uzyskać minimum 80%, żeby wynik był pozytywny. Test jest jednokrotnego wyboru. Tutaj to jest ułatwienie dla dzieci. Druga część egzaminu to egzamin praktyczny. Egzamin praktyczny składa się z dwóch części. Pierwsza część to przygotowanie do jazdy i sprawdzenie stanu technicznego roweru. Czyli dziecko musi nałożyć kask, ustawić sobie siodełko w rowerze, musi sprawdzić, czy rower jest sprawny technicznie, sprawdzić hamulce, jego wyposażenie obowiązkowe, światełka itd. Po czym przystępuje do jazdy. No i tutaj oczywiście najlepiej, żeby taka jazda odbyła się właśnie na miasteczku ruchu drogowego. Nauczyciel powinien przygotować taką trasę, która jakby sprawdzi wszystkie umiejętności tego ucznia na tym miasteczku, czyli jazdy na drodze dwukierunkowej, jednokierunkowej, manewry z upewnianiem się o możliwości jazdy, czy też stosowanie się do znaków i sygnałów drogowych. Jeżeli takiego miasteczka nie ma, oczywiście również trzeba taką część praktyczną przeprowadzić gdzieś na placu przed szkołą, zaplanować konkretne manewry, konkretne zadania do zrealizowania na placu. Tak? I tutaj też uczniowie powinni być zaznajomieni z tym, w jaki sposób mogą egzamin zaliczyć, co będzie skutkowało również wynikiem negatywnym. No, czyli jakieś kryteria egzaminacyjne. Jakie są dodatkowe korzyści z posiadania karty rowerowej przez osobę małoletnią? O odpowiedź bym poprosiła pana Wojtka. No więc tak jak sama nazwa mówi, karta rowerowa przede wszystkim upoważnia do korzystania z roweru, ale nie tylko, bo teraz od niedawna po nowelizacji przepisów karta rowerowa upoważnia również i jest wymagana przy poruszaniu się między innymi hulajnogami elektrycznymi. Nie tylko, również tutaj urządzenia wspomagające ruch, UWR-y tak zwane, czyli na przykład elektryczne hulajnogi i elektryczne deskorolki oraz samobalansujące urządzenia. Tak? Także takie urządzenia również, chcąc poruszać się na nich pełnoprawnie, musimy posiadać kartę rowerową. Jakie są konsekwencje dla dzieci, osób, które nie posiadają karty rowerowej, a uczestniczą jakby w ruchu tak drogowym, jeżdżąc na hulajnodze i rowerze? No więc zatrzymując nieletniego, który narusza przepisy ruchu drogowego, oczywiście policjant może pouczyć, tak, jeżeli są to naruszenia takie dość niewielkie. Natomiast jeżeli już dojdzie do stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym dla siebie bądź też innych użytkowników ruchu drogowego, wtedy policjant będzie musiał sporządzić stosowną dokumentację, a następnie ona zostanie przekazana do sądu rodzinnego. Kodeks wykroczeń i przepisy w nim zawarte mówią jasno, tak, że za popełnione wykroczenie odpowiada osoba, która je popełniła i musi mieć ukończone 17 lat. Więc w takim przypadku, gdzie osoba jest nieletnia, niestety, ale nie może odpowiadać tutaj z własnej ręki. Więc po prostu tutaj sprawa jest zazwyczaj kierowana do sądu. Przepisy prawa ruchu drogowym mówią też, jak powinien być wyposażony rower, tak, żeby był bezpieczny, żebyśmy mogli się też nim bezpiecznie poruszać. Przede wszystkim, co musi mieć wyposażenia, więc musi mieć sprawny co najmniej jeden hamulec. Najlepiej, żeby to był tylny hamulec. Musi być odpowiednio wyposażony w światła barwy białej, światło pozycyjne z przodu i barwy czerwonej pozycyjnej i odblask z tyłu. Też musi być wyposażony w sygnał dźwiękowy, taki nieostraszający, żeby nie przestraszyć pieszych czy też innych rowerzystów. Jeżeli będziemy chcieli kogoś poinformować o zamiarze wyprzedzania, zmiany kierunku jazdy, też trzeba pamiętać o tym, czego my nie możemy robić, tak, podczas jazdy na rowerze. Przede wszystkim, poruszając się na rowerze, musimy być trzeźwi. Musimy też pamiętać o tym, często też to widzimy, jak użytkownicy rowerów korzystają z telefonów komórkowych.
To jest też wykroczenie. Nie możemy tak trzymać telefonu w ręce i jednocześnie jadąc i jechać tym rowerem. Musimy pamiętać o tym, gdzie możemy poruszać się tym rowerem. Są przecież wyznaczone odpowiednie ścieżki rowerowe, więc jeżeli jest taka ścieżka wyznaczona, to poruszamy się tą ścieżką. Chodnikiem oczywiście też możemy się poruszać, ale trzeba o tym pamiętać, że chodnik jest przeznaczony dla osób pieszych i to pieszy ma pierwszeństwo. Musimy im ustępować tego pierwszeństwa. Obowiązuje też nas ruch prawostronny, musimy trzymać się prawej strony jezdni, jak najbliżej pobocza. Jeżeli na przykład chcemy przejechać przez jezdnię, nie ma takiego wyznaczonego miejsca, jest przejście dla pieszych, musimy pamiętać o tym, żeby zsiąść z tego roweru i rower przeprowadzić. No i przede wszystkim też należy zachować ostrożność, tak? W każdych warunkach, nie zawsze to, jeżeli mamy pierwszeństwo, to będzie to oznaczało, że będzie bezpiecznie. No i też kultura, tak? Kultura. Jeżeli my oczekujemy od innych użytkowników ruchu tego, jak mają się zachowywać, tak samo my powinniśmy się zachowywać. Jeżeli będziemy przestrzegać po prostu tych podstawowych zasad, myślę, że ta jazda będzie bezpieczna. Jeszcze tutaj troszeczkę też bym chciał wspomnieć, że oprócz tego obowiązkowego wyposażenia rowerowego, też warto zaopatrzyć się w różnego rodzaju gadżety, takie jak kask, ochraniacze, czy też kamizelka odblaskowa, która sprawia, że jesteśmy widoczni już z dość dużej odległości. Dziękuję naszym gościom za przybycie. W imieniu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach chciałabym zaprosić szkoły, przedszkola i osoby prywatne do korzystania z naszego miasteczka ruchu drogowego. Oczywiście jest to bezpłatne. Miasteczko nasze znajduje się przy ulicy Waryńskiego 24 w Suwałkach.